Światowy Kutnowianka ma 100 lat. W roku jubileuszu ocaliliśmy od zapomnienia fakty, ale i ludzi, których dokonania przyczyniły się do istotnych osiągnięć w dziedzinie piłki nożnej w Kutnie. Po prostu chcemy uczcić ten rok tutaj dla naszych mieszkańców, żeby to był rok stulecia naszej Kutnowianki. Z sukcesem zaktywizowaliśmy mieszkańców powiatu kutnowskiego. Opowiadaliśmy o historii lokalnego sportu i realizowaliśmy projekty, których celem było uczczenie jubileuszu stulecia powstania jednego z najstarszych klubów sportowych – Kutnowianka. Sport to jeden z głównych elementów życia mieszkańców każdej lokalnej społeczności, który nie tylko zapewnia rozrywkę, ale również aktywizuje ich oraz zachęca do wielu działań związanych z organizacją imprez sportowych, kulturalnych czy charytatywnych. Nie inaczej było w Kutnie, gdzie przed 100 laty impuls do rozwoju sportu dał Harcerski Klub Sportowy Kutnowianka, założony przez młodych pasjonatów sportu wywodzących się z kutnowskich drużyn harcerskich. Świętowanie obchodów rozpoczęliśmy wystawą Od harcerzy do budowlanych – historia Klubu Sportowego Kutnowianka. Przez miesiąc w galerii na Placu Wolności sympatycy sportu mogli oglądać archiwalne zdjęcia, skany gazet czy klubowe pamiątki. Wykorzystano tam archiwa i prywatne zbiory zawodników, działaczy, szkoleniowców i ich rodzin oraz kroniki Kutnowskiego Klubu Sportowego. Drużyny Kutnowianki, jednego z najstarszych klubów sportowych w historii Kutna, które obok klubów mniejszości żydowskiej oraz wojskowych drużyn współtworzył od początku kutnowski sport, zostały przedstawione na plenerowej wystawie. Przy współpracy z telewizją Kutno powstał cykl wywiadów z osobami związanymi z Kutnowianką, a wśród nich z wieloletnią działaczką Elżbietą Kotkowską, panem Sławomirem Ryszkiewiczem, wychowankiem, piłkarzem i trenerem Kutnowianki, Jerzym Pawlakiem, piłkarzem, szczypiornistą i trenerem, Zbigniewem Tomczakiem, piłkarzem i trenerem oraz panem Pawłem Ślęzakiem. Historycznym wydarzeniem okazały się wrześniowe derby Kutna, czyli mecz Kutnowianka kontra Czarni Kutno, okrzyknięte piłkarskim wehikułem czasu. Jak opisał to jeden z portali, Kutnowianka okazała się bardzo gościnna, bowiem Czarni wygrali aż 4-0. I choć był to jedynie mecz pokazowy, to piłkarze obu zespołów nie odkładali nóg i walczyli o każdy centymetr murawy. Bardzo piękne chwile, nie? Fajnie się spotkać dzisiaj z chłopakami z Czarnych, bo jestem wychowankiem Czarnych, a przeszedłem do Kutnowianki. Także no, dzisiaj było super, tylko nie było siły. Wspomnienia fantastyczne, to są najpiękniejsze czasy mojego życia, dlatego jestem dzisiaj. Miło było spotkać kolegów, z którymi kiedyś się grało albo którym się kibicowało. Najlepszą historią w moim życiu było to, że urodziłem się tutaj, na tym stadionie. Moi rodzice tutaj mieszkali i do końca, do wyjazdu na studia grałem w Kutnowiance do 92 roku. Także od zawsze do końca. Dziękuję bardzo. Patriotyzm piłkarski. 100 lat Kutnowianki. Mecz poza nami. Można powiedzieć tylko, że udało się to widowisko futbolowe pod każdym względem. Kutnowianka! To był dobry mecz, sportowe spotkanie i jak podkreśla wieloletnia gospodyni obiektu Kutnowianki pani Kasia, takiego tłumu kibiców nie widziała już dawno. Zorganizowano też internetowy konkurs wiedzy o Kutnowiance, w którym 5 osób otrzymało pamiątkowe kolekcjonerskie gadżety sportowe. Chociaż klubu Kutnowianka nie ma już na sportowej mapie miasta od 28 lat, warto w rocznicę stulecia powstania przypomnieć jego historię, a przede wszystkim kilku pokoleń mieszkańców Kutna, pasjonatów sportu. Ocalić od zapomnienia nazwiska wielu zawodników, trenerów, działaczy oraz sponsorów, którzy przez lata tworzyli ten klub i jego wyjątkowy klimat. Stało się to przesłanką do wydania publikacji HKS Kutnowianka – Historia klubu i jego kibiców autorstwa Kamila Wójkowskiego. Niewykluczone, że wielu mieszkańców Kutna wśród historii i nazwisk wyróżnionych na łamach książki znajdzie swoich bliskich, rodziców, dziadków czy nawet pradziadków.
Nazywam się Kamil Wójkowski, jestem autorem książki HKS Kutnowianka, historia klubu i jego kibiców. Jest to książka opowiadająca historię nieistniejącego już jednego z najstarszych klubów sportowych w mieście Kutno, założonego przed wojną przez harcerzy, mającego wyjątkowo ciekawą i zarazem zagmatwaną historię, pełną zwrotów akcji, reaktywacji po II wojnie światowej, zmiany różnych patronów, awanse, spadki, różne przygody piłkarzy w niższych klasach, jak to mówią fachowcy, to jest właśnie sól futbolu, a nie tamte najważniejsze rozgrywki na świecie. I to chciałem właśnie przedstawić w tej książce. Jest to w sumie pierwsza tego rodzaju monografia wydana w Kutnie odnośnie stricte jednego klubu sportowego. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Jedną z największych zagadek historycznych w dziejach kutnowianki jest data założenia tego klubu, gdyż szczególnie po II wojnie światowej w okresie PRL obchodzono okrągłe rocznice w zależności nawiązując do roku powstania jako 1924, a najczęściej 1921, tak między innymi było na początku lat 70. Wydano wtedy nawet okolicznościowe poporczyki i odznaki, ale jak się okazuje po latach, dzięki materiałom źródłowym z czasów przedwojennych, Kutnowianka powstała w sierpniu 1922 roku i my też jakby sumując te obchody wchodzimy w ten właśnie rok jubileuszu tą publikacją dotyczącą historii Kutnowianki. Autorem publikacji jest Kamil Wójkowski, miłośnik historii, sportu, dziennikarz sportowy z 20-letnim stażem, autor książek i opracowań o historii piłki nożnej, współzałożyciel jedynego w Polsce antykwariatu sportowego i kolekcjoner, m.in. pamiątek z Kutna, pasjonat i znawca historii kutnowskiego sportu. Grudniowym spotkaniem promocyjnym książki zakończyliśmy rok jubileuszu. Podczas spotkania odznaczyliśmy za działania na rzecz klubu sportowego Kutnowianka i kilku pokoleń kutnowskich pasjonatów sportu, tych, dzięki którym pamięć o Kutnowiance nie ginie. Dziękujemy za udział w jubileuszu jednego z najstarszych klubów sportowych w Kutnie. Niech harcerski klub sportowy Kutnowianka żyje w naszej pamięci.